to mi się pod słońce, ale byśmy tam poszły w te bloki, tam za 200 metrów i przyjrzałybyśmy się miejscu, gdzie mieszkała Halina, która robotała telefonistka i w ambasadzie ruskiej, ambasadzie. I teraz to już nikt tego nie dojdzie, ale ona z nami czytała Pismo Święte, studiowała i ona nawet nie wie, że o niej mówimy w internecie, proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio. To kefeme w rokoncita Barbie Baby Langstrumekstra. Właśnie siostra Maryla, która mieszkała przy Sobieskiego tam, ojej, chyba z 5 przystanków dalej, naprawdę tam daleko, na wprost, jak kamera jako appendix dla Radia Concita pokazuje. Wielokrotnie u niej w domu myśmy były. Ona miała dwie piękne córki. No i ta Maryla mnie poprosiła, żeby do Rosjanki chodzić, bo musi być ktoś, kto po rosyjsku po prostu szprecha, kto po rosyjsku gada. No to przecież ja bardzo płynnie i ten brat Kwiatosz z Ostatka, który do nieba przyniósł mi na chór literaturę w języku rosyjskim. Przyniósł mi książki w języku rosyjskim, ale te książki były tak zakamuflowane, że były w formie miniaturowej, proszę Państwa, że tak jak na przykład Żydzi mają po żydowsku pisane od końca, że się czyta, to brat Kwiatosz, który miał pójść do nieba, już poszedł, bo umarł, przyniósł mi specjalnie na chór, tam gdzie ja śpiewam w chórze, no teraz tam nie śmigam na ten chór, bo już teraz wszyscy te pieśni nasze teokratyczne dobrze umieją. Przyniósł na chór, dużo tego było, strażnice, przebudźcie się, starożywaja baśnia to była, starożywaja baśnia to była, probudzicie się, no to wiadomo, że przebudźcie się. No i Halina mogła dzięki temu czytać, a już nie ma słońca. Chodźmy tam, odwiedźmy Halinę, przejdźmy się. Tam, ja to pamiętam, jak tam do niej dojść, no ale przecież to było już, Boże, no, 25 lat temu, przepraszam bardzo. Halina do Moskwy uciekła, pojechała, ale opowiadała, jak miała problemy z przewiezieniem Biblii, bo ja u baciuszki tu w Warszawie załatwiłam sporo Biblii. Ona mogła sobie przewieźć no, z 10 egzemplarzy około Biblii, ale to nie było łatwe, bo na granicy nie pozwalali Biblii przewieźć. Rozumiecie Państwo, co to jest Rosja, co to jest za kraj? No i tam ci świadkowie Jehowy upodleni, że zamknęli im oficjalnie. Także proszę Państwa, te wielkie religie, czy to katolicka, czy prawosławna, no to Państwo w tym filmie Bloody Shadows będziecie mogli się przyjrzeć tym religiom z bliska. Prawda? Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo jeżeli oni uważają, że to LGBT to jest złe, no to nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Będą mogli się przyjrzeć, będą mogli zobaczyć.